Raz z wszystkimi. Szanowni Państwo, 4 kadencje i mieszkańcy Grodzionca darzą mnie swoim zaufaniem. Zaufaniem również obdarzyli mnie radni, którzy powierzyli mi pracę klubu radnych PiS RTG w kadencji, gdzie byliśmy w opozycji. Przy okazji, Szanowni Państwo, pozwólcie, że im podziękuję. Podziękuję Gosi Osowskiej, podziękuję Krzysztofowi Kosińskiemu, Markowi Czepkowi. Podziękuję również członkowi Tomaszkowi za tak zwaną frontową pracę, proszę Państwa. Naprawdę bardzo ciężką pracę w tym wszystkim, co my musieliśmy obserwować i doświadczać. Szanowni Państwo, z ogromnym bólem przyglądaliśmy się temu wszystkiemu, co prezydent Robert Malinowski robił w naszym mieście, co w tym mieście robiła Platforma Obywatelska. Składaliśmy często, bardzo często, na każdej sesji nasze kontrpropozycje. Często protestowaliśmy, przygotowaliśmy własne projekty uchwał, przygotowywaliśmy stanowiska klubu, zwłaszcza w sprawach finansowych, ale nie tylko. I proszę Państwa, przez 4 lata to było waleniem głową w ścianę. Nikt nas nie traktował poważnie. Bezwzględna większość radnych Platformy Obywatelskiej, i proszę pamiętać także radnych wspólnego Grudziądza, doprowadziła do sytuacji, w jakiej my wszyscy się znajdujemy. I z tego miejsca ktoś nas będzie musiał wyciągnąć, poprowadzić do tego, abyśmy wreszcie mogli być dumni z naszego miasta. Mam nadzieję, Andrzeju, że uda Ci się. Tym razem Ci się uda, nam wszystkim się uda. Może dlatego, że po raz pierwszy od dłuższego czasu jesteśmy razem. Jesteśmy razem, proszę Państwa. PiS, RTG i różnego rodzaju inne ugrupowania, które tutaj tą listę i osoby, które tutaj reprezentują. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ten marazm w tym mieście zostanie przełamany przez Andrzeja Wiśniewskiego, któremu udzielam i udzielałem pełnego poparcia i może na mnie w każdej sytuacji liczyć. Dziękuję serdecznie.